Cześć, z tej strony Jerzy Strużycki i witam Cię w kolejnym odcinku, w którym porozmawiamy sobie o dynamice. Teraz jestem bliżej Ciebie, a przynajmniej powinienem być. Mam nadzieję, że ta delikatna kosmetyczna zmiana będzie zmianą dużo, dużo lepszą niż się wydaje na samo brzmienie ucha. Mam nadzieję, że te lekcje teraz będą docierać do Ciebie dużo łatwiej, dużo szybciej, dużo prościej, bo słychać tak, jakbym nie mówił z drugiego pokoju już stojąc gdzieś dalej, ale stoję przed Tobą w odległości metra, może dwóch i mówię prosto do Ciebie. A teraz y, skończmy z tym sztywniactwem. Witam Cię w kolejnym odcinku na kanale Akademii Keyboardu. Ja nazywam się Strużycki Jerzy i dzisiaj porozmawiamy troszeczkę o dynamice. Przechodząc do samego początku, coraz więcej ludzi, rodziców, często pisze do mnie o pomoc w wyborze instrumentu na sam początek. Ja przygotuję kilka takich odcinków, a może całą serię naprawdę dla. Yy, Osoby, które zaczynają może dla juniorów z podstaw y, nauki gry, naprawdę kilka podstawowych lekcji i kilka podstaw teoretycznych. Natomiast w tym odcinku chciałem porozmawiać troszkę o właśnie funkcji dynamiki. Drodzy rodzice, jeśli już chcecie uczyć dziecko grać na keyboardzie i będzie czuło z tego frajdę, bo o tym się przekonacie pewnie dopiero po czasie, czy ten instrument zostanie rzucony w kąt ściany, czy y, będzie raczej służył i grał y, ktoś na nim codziennie to wybierajcie instrument dziecku z klawiaturą dynamiczną. Co to jest klawiatura dynamiczna i co to jest w ogóle funkcja klawiatury dynamicznej? W dużym skrócie symuluje ona różnicę głośności pomiędzy delikatnym naciśnięciem klawisza a ekspresywnym, mocnym naciśnięciem klawisza. Jak wiecie albo jeszcze nie wiecie, w pianinie czy też w fortepianie tam mechaniczny młoteczek uderza o strunę i im mocniej... Ciśniemy klawisz, tym ta struna zostanie uderzona mocniej, dźwięk wydobędzie się głośniej. I podobna symulacja ma być zrobiona na keyboardzie. Oczywiście nigdy nie będzie to instrument. Y działający tak jak pianino i tak jak fortepian, więc tutaj też informacja dla Was, jeśli Wasze dziecko czy Ty po prostu uczniu zaczynasz grać na keyboardzie i już masz tą klawiaturę dynamiczną, to może być tak, że w większości przypadków siądziesz do pianina i fortepianu i tam jednak będziesz miał problem z zagraniem czegokolwiek, bo sama mechanika klawiatury tam działa dużo, dużo ciężej. Zaczynając od tego, że niskie partie klawiszy działają z większym oporem, a wysokie partie z lżejszym oporem, tak żeby wydobyć dźwięk głośny trzeba naprawdę użyć całkiem sporo siły, a żeby zagrać delikatnie, no już trzeba użyć nawet więcej siły niż na klawiaturze syntezatorowej, jaką mamy w naszych keyboardach. Więc funkcja dynamiki pozwala nam odwzorowywać brzmienia ciche i brzmienia głośne zagrając cicho czy grając głośno. No i właśnie to jest ta cała dynamika. To taki element dzieła muzycznego, który w dużym skrócie odpowiada za głośność. Nie będziemy tutaj filozofować, bo filozof ze mnie, ze mnie żaden. Natomiast sami wiecie, że zjawiska dynamiczne w życiu są naszą codziennością, prawda? Przypomnijcie sobie nawet wasze dzieciństwo. Weźmiecie kija i uderzycie w garaż delikatnie, to on będzie. Cicho wybrzmiewa, uderzycie w garaż mocno ten dźwięk będzie, prawda, bardzo, bardzo głośny. Samochód przejeżdża dalej, jest ciszej, i przejeżdża bliżej ciebie, jest głośniej. I tak samo jest z naszą muzyką. Poprzez używanie dynamiki możecie wyrażać Twoje emocje, ekspresje i powodować, że ta muzyka cała brzmi naturalniej. A jeszcze ważniejsze jest to w zastosowaniu właśnie keyboardowym czy też syntezatorowym, gdzie nasz instrument ma naśladować wiele, wiele innych instrumentów. I nie odkryję Ameryki, jak powiem, że większość instrumentów na świecie, jak nie wszystkie, to instrumenty, które mogą zagrać albo ciszej, albo głośniej. Więc koniec tej teorii i tego filozofowania. Witam Cię jeszcze raz w kolejnym odcinku, a teraz przejdźmy do. Praktyki, bo chciałem wam pokazać tutaj do grona Yamachowców, ale nie tylko, korgowców czy, czy każdych innych klawiszowców, którzy mają brzmienia fortepianów w swoich instrumentach, mają klawiatury dynamiczne, klawiatury syntezatorowe najczęściej, jak ustawienie wstępnej dynamiki klawiatury wpływa na brzmienie fortepianu. I pokażemy oczywiście, w jaki sposób tę dynamikę wyłączyć, jak ją przypisać do skrótu klawiszowego, bo da się w sx i w Genosach, żeby nie grzebać je za bardzo w menu, jednym guziczkiem sobie to ustawić, więc przechodzimy do praktyki. Dobrze, na sam początek wejdźmy sobie w menu główne i na stronie drugiej w menu 2 mamy taką funkcję keyboard joystick, bo często pytacie Jerzy, jeży, gdzie tą dynamikę klawiatury się włącza czy też wyłącza. To właśnie tutaj mamy taki ekran, na którym pisze Initial Touch, mamy lewą część klawiatury, brzmienie Right 1, Right 2, Right 3. No i wytłumaczymy sobie po kolei, co to znaczy. Jeśli zaznaczycie sobie Initial Touch, Left, Right, Right 2, Right 3 na zielono, będą po prostu zielone ptaszki w środku, to wasza dynamika klawiatury jest aktywna. Czyli jak naciśniecie klawisz delikatnie, to będzie brzmiało delikatnie. Jak naciśniecie klawisz głośno, to będzie brzmiało... Głośno, prawda? Yy, I teraz bardzo ważna funkcja, która nazywa się touch curve. To jest krzywa dynamiki. Co to znaczy? To znaczy, że jeżeli macie domyślnie ustawienie normal, przy, przypuśćmy, że jest ok, natomiast jeśli dacie sobie easy, to wystarczy, że delikatnie naciśnięcie klawisz, a wasz poziom dynamiki przekazany do instrumentu będzie dużo, dużo wyższy niż na przykład na poziomie hard. Posłuchajcie, easy, bardzo delikatnie nacisnę klawisz. Przełączę na hard. Naciskam tak samo. Słyszycie, jaka jest różnica? I to jest bardzo ważna funkcja, w instrumencie, do której pewnie wielu z Was się nawet nie dokopało, albo nie wiedziało do czego ona służy, która pozwala wam wydobyć z fortepianu brzmienia, nawet których jeszcze nie słyszeliście. I to bardzo ważna kwestia, jeśli chodzi o pozostałe wszystkie brzmienia. Tutaj dopasujcie sobie po prostu do Waszego stylu gry tą krzywą dynamiki tej klawiatury. Ja gram mocno, intensywnie, aż ten genas cały chodzi na tym Spiderze. Niektórzy mówią, że Spider przez to niestabilny, jak obserwują moją grę, ale uwierzcie mi, Spider jest stabilny. Ja używam Hard 2, czyli naj, najtwardszej klawiatury, czyli trzeba dużo siebie użyć, żeby ten dźwięk był głośny, ale jak naciśniemy delikatnie, to ten dźwięk jest delikatny. Posłuchajcie sobie teraz... Właśnie tej kwintesencji odcinka, o której chciałem Wam powiedzieć, czyli różnicy w brzmieniu fortepianu na ustawieniu Easy i na ustawieniu Hard, grając przy takiej samej dynamice. Postaram się zagrać nawet takie same partie, żebyście mogli posłuchać różnice. Funkcja, ustawienie Easy 1. Hard 2. easy hard 2 easy i hard 2 Jak słyszeliście, zapewne na hard, grając delikatnie, ten fortepian brzmi bardzo, bardzo cicho, delikatnie, stłumienie. On jest gdzieś tam w oddali. Na ustawieniu easy on od razu atakuje mocniej, jest bliżej tutaj i. Po prostu na ustawieniu hard jest dużo łatwiej wyzwolić ten bardziej naturalny zakres dynamiki fortepianu, który jest olbrzymi. Uwierzcie mi, w rzeczywistości jest bardzo, bardzo olbrzymi. Jeśli nie mieliście przyjemności zagrać na prawdziwym fortepianie, zapraszam serdecznie do jakiegokolwiek sklepu, gdzie będzie taki fortepian stał. Pogadajcie ze sprzedawcą, siądźcie, pograjcie. Oczy się po prostu otwierają. Więc tutaj dla mojej gry lubię się bawić na fortepianie. Używam hard do grania nawet na weselach. W studio, do liveów zawsze używam sobie hard. Wy ustawiajcie sobie jak chcecie, dopasujcie to do waszego stylu gry, a jeśli chcecie pograć sobie na fortepianie, to ustawiajcie sobie hard na klawiaturze syntezatorowej. No, chyba że macie opcję i ktoś korzystał z podłączenia zewnętrznej klawiatury ważonej, półważonej czy też doważanej, która no już tam y, różnica y, tej dynamiki. I, i pracy rąk jest dużo, dużo większa i w ogóle zupełnie inne odczucie grania niż na klawiaturze syntezatorowej. Ja osobiście takiej klawiatury do Genosa nie podłączałem, ale ratuje się tymi ustawieniami hard, więc jeśli chodzi o wpływ ustawienia dynamiki klawiatury na brzmienie fortepianu, to już słyszeliście różnicę. Teraz porozmawiamy sobie o funkcji Fixed Velocity. Jeśli odznaczycie sobie waszą opcję Initial Touch, to po prostu wyłączacie dynamikę klawiatury, prawda? Gramy delikatnie, gramy głośno, a brzmi tak samo, prawda? Natomiast Fixed Velocity określa Wam poziom głośności, właśnie e, poziom velocity, jaki osiągniecie przy wyłączeniu dynamiki klawiatury na 5, prawda? I sobie to rośnie do 127. Więc jak wyłączacie dynamikę klawiatury, to ta funkcja Fixed Velocity Was interesuje. Kiedy dynamika klawiatury jest włączona, Fixed Velocity nie ma znaczenia. I teraz jeszcze jedna funkcja, którą mamy w Genosie, była w Tyrosie 5, w Tyrosie 4, we flagowcach ogólnie wielu, wielu, nie tylko Yamaha, ale w wielu, wielu innych modelach instrumentów. Funkcja After Touch. Co to jest? To jest taka funkcja, która pozwala wam docisnąć klawisz i ten klawisz po wciśnięciu dociskasz go i on zwiększa swoją dynamikę przekazaną do, do procesora instrumentu, prawda? Czyli przypuśćmy, nacisnąłeś klawisz, wyzwoliłeś poziom dynamiki 60, ale możesz go docisnąć mocniej i wyzwolić poziom dynamiki 80, i to urośnie płynnie. I mocniej dociskasz klawisz, ten, ten poziom dynamiki będzie rósł. Do czego ta funkcja się przydaje? Aftertouch przydaje się doskonale do zrobienia efektu vibrato w gitarach. Jeśli szarpniesz tam strunę, dociśniesz tą e, tą klawiaturę, to tam jakby gitarzysta sobie tam delikatnie strunami e, góra dół ruszał. Jest to bardzo fajny efekt, ale jeszcze lepszy efekt jest e, do brzmień saksofonu. Często mnie pytacie, co robię, że te brzmienia saksofonu, e, czy ten saksofon gra tak, a nie inaczej. E, nie możecie tego sami osiągnąć w domu. No prosta zasada. Jeśli nie macie flagowca, to już jest trudniej, a jeśli macie flagowca i nie umiecie używać funkcji aftertouch, albo nie wiecie o jej istnieniu, chociaż ona domyślnie jest włączona, no to po prostu nie będzie to brzmiało tak, jak brzmi. Touch curve na medium. Macie tutaj do wyboru soft, medium, hard. Ja tego nie ruszałem, preferuję sobie medium. Odpalimy sobie saksofon, który nazywa się Tenor Sax. Albo na altowym będzie jeszcze lepsza różnica. Dorzucimy mu troszeczkę... Troszeczkę reverbu. I posłuchajcie sobie samego saksofonu. Dociskam, prawda? Delikatnie. I after też. Dociskam klawiatury, nie odrywam palca, dociskam. I to jest właśnie funkcja aftertouch, która pozwala Wam wyzwolić dodatkowe zadęcie, jeśli jesteś saksofonistą, mocniej dmuchniesz w tą trąbę i masz opcję zagrania tego saksofonu głośniej. I tak właśnie to jest na klawiszach. Możemy jeszcze bardziej, jeszcze lepiej, jeszcze rzeczywiście odzerować brzmienia wielu, wielu instrumentów. Czy to będzie gitara i dociskam, prawda? Gitara i dociskam. Jest vibrato, Czy będzie to saksofon czy będzie to wiele, wiele innych instrumentów. Na sam koniec pokażę wam w jaki sposób bardzo prosto dwoma kliknięciami przypisać ustawienie włączenia i wyłączenia dynamicznej klawiatury do przycisków funkcyjnych assignable, które możemy sobie dowolnie w Genosie czy też w SX-ach zaprogramować. W tym celu klikamy funkcję Direct Access. Następnie przycisk, który chcemy sobie zapisać, w moim przypadku będzie to F i klikamy na przycisk F. Tutaj mamy z listy wybieramy Voice i na drugiej stronie jest funkcja Initial Touch on OFF. I teraz klikając jeden przycisk nie trzeba grzebać w menu, już mamy opcję włączenia i wyłączenia dynamicznej klawiatury, która może się przydać przy wykonywaniu fajnej muzyki na żywo, gdy nie do końca jest czas, aby grzebać w głęboko ukrytym menu. Dajcie znać, czy używacie funkcji After -touch. Dajcie znać jakiej opcji dynamiki, klawiatury używacie, czy w ogóle używaliście, czy wiedzieliście o tym, co Wam powiedziałem z tym fortepianem, bo też tego nie wiedziałem kiedyś, posłuchałem gdzieś tam w internecie mi się rzuciło, przetestowałem i faktycznie rewelacyjna opcja. Więc mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Jeśli tak, to koniecznie subskrybujcie kanał, lajkujcie, jeśli tego nie zrobiliście i udostępniajcie w świat. Niech się wieść o akademii Keyboardu Niesie. No i. Mam nadzieję, że ten nowy, nowa jakość brzmienia mojego głosu, który jest tragiczny, będzie, będzie Wam się podobała i te lekcje będą docierać do Was lepiej. A tymczasem, nara hej!